Dzień dobry, witamy serdecznie w naszym odcinku podcastu dotyczącym dzisiaj zawodów męskich i kobiecych i roli sukcesu zawodowego, tym jak ten sukces zawodowy jest rozumiany przez osoby, które w tych zawodach pracują. Jest to oczywiście podcast z naszej serii, z naszego cyklu Zarządzać, ale jak, który realizowany jest w ramach strefy zarządzania. Serdecznie zapraszamy do tego, żeby subskrybować nasze kanały i różne podcasty, webinary, które publikujemy. Ja nazywam się Agnieszka Golińska, jestem adiunktką w Katedrze Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych, a dzisiaj właśnie o zawodach męskich, kobiecych będzie opowiadać dr Olga Czeranowska, która także pracuje na Wydziale Nauk Społecznych, ale w Katedrze Studiów Społecznych. Olgo, witam Cię serdecznie, dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Witam, dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj z Tobą być i trochę poopowiadać o moich badaniach. To ja chyba zacznę też od właśnie takiego pytania, to znaczy chciałam właśnie poprosić, żebyś przybliżyła nam, naszym słuchaczom, to czym zajmujesz się zawodowo, w jakim zakresie prowadzisz badania i gdzie Cię możemy, że tak powiem, przeczytać, spotkać. Jestem socjolożką, zajmuję się przede wszystkim socjologią pracy, natomiast te wątki genderowe faktycznie też są dla mnie ważne. Trochę też się zajmuję socjologią migracji i tej pracy w kontekście właśnie karier międzynarodowych. I w tej chwili jestem tak, może nie pomiędzy projektami, ale jeden projekt się skończył w sensie zbierania danych, natomiast cały czas trwa opis tych danych i to był projekt BST właśnie dotyczący zawodowych mniejszości płciowych. Myślę, że już łatwo się domyślić, kim są te zawodowe mniejszości płciowe, bo o tym będziemy dzisiaj mówić. I to jest projekt, gdzie już wywiady się zakończyły i teraz właśnie trwa ta część analityczna i związana z pisaniem artykułów. Natomiast drugi projekt, który się zaczyna i dane już z tego, co wiem, są zbierane, to jest projekt dotyczący sukcesu zawodowego i to jest dla odmiany projekt ilościowy, ponieważ dane dopiero się zbierają na panelu, no to jeszcze nie wiem, co tam może wyjść, ale być może też o tym sukcesie zawodowym w ujęciu ilościowym trochę porozmawiamy. Super, bardzo dziękuję. I to są też przedmioty, których uczysz na życiu publicznym, na zarządzaniu zasobami ludzkimi i na zarządzaniu i przywództwie, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to znaczy uczę takich przedmiotów związanych z pracą, ale też uczę statystyki i być może właśnie z tej statystyki najbardziej jestem znana wśród studentów, no bo wiadomo, że statystyka na pewno zapada w pamięć. Mam nadzieję oczywiście, że zapada w pamięć pozytywnie. Super, to nasi studenci już wiedzą, na jakich też przedmiotach mogą Cię spotkać, ale też nasi słuchacze, którzy na przykład decydują się dopiero na studia na SWPS-ie, bo też cykle naszych rozmów zarządzać, ale jak, ma na celu przybliżenie trochę właśnie sylwetek, badań i tej tematyki, którą zajmują się osoby pracujące na naszym wydziale. I Olgo, wspomniałaś właśnie o Twoich badaniach i chyba o to pierwsze będziemy Cię najpierw tutaj podpytywać. No właśnie, czym są te zawody męskie i zawody kobiece? Jakbyś mogła nam trochę przybliżyć i opowiedzieć, podać kilka przykładów takich zawodów. To znaczy tak, jeśli chodzi w ogóle o to, jakie ma znaczenie płeć na rynku pracy, jaki wpływ ma płeć na kariery indywidualnych osób, no to możemy tutaj patrzeć na bardzo różne punkty, tak? No bo mamy inne zupełnie współczynniki aktywności zawodowej w takich danych GUS-u w skali makro. Mamy oczywiście niestety gender pay gap, czyli różnice w wynagrodzeniu. Mamy inne uwarunkowania work-life balance, czy ogólnie godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym czy życiem prywatnym, ale również takim ważnym wymiarem zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest segregacja w ujęciu pionowym i w ujęciu poziomym. Ujęcie pionowe to jest zjawisko szklanego sufitu, które wydaje mi się, że jest dosyć znane. Chodzi o to, że często jest tak w organizacjach, że kobiety mają możliwość awansu do jakiegoś punktu, natomiast gdzieś na tych najwyższych stanowiskach to zawsze jakoś tak się składa, że są jednak tylko mężczyźni. Natomiast segregacja pozioma
odnosi się bardziej do tego, w ogóle do jakich zawodów trafiają kobiety, do jakich zawodów trafiają mężczyźni. I o ile oczywiście segregacja pionowa to jest coś, co bardzo silnie widać, to segregacja pozioma no, też wpływa jakoś na te szanse i na te ścieżki karier zawodowych. Chodzi po prostu o to, że mamy takie zawody, które są stereotypowo kobiece, mamy takie zawody, które są stereotypowo męskie. To, co jest ważne, to jest to, że ta właśnie feminizacja czy maskulinizacja zawodów to jest nie tylko fakt statystyczny, bo to czasami możemy bardziej zmierzyć, czasami możemy mniej zmierzyć, to znaczy mamy dane po prostu na jakimś poziomie i tyle, tak? No ale myślę, że każdy z nas, jak pomyśli o strażaku, to jednak zobaczy pana strażaka i zresztą robiłam takie ćwiczenie ze studentami, gdzie studenci i studentki mieli narysować grupę fryzjerów na przykład i okazywało się, że ta grupa fryzjerów to jednak były panie fryzjerki. Zupełnie osobnym wątkiem są feminatywy i w to może nie będziemy wchodzić, bo to jest też bardzo szeroki i skomplikowany wątek. Natomiast na osobny webinar, na osobny webinar, myślę, że spokojnie. Jest tak, że mamy jakieś takie wyobrażenia, jak myślimy, że idziemy obciąć włosy, to spodziewamy się, kto będzie nam te włosy obcinał. I tak samo jak idziemy zrobić coś przy samochodzie, nie wiem, co się robi przy samochodach, bo nie mam samochodu, ale pewnie też się spodziewamy, że to te opony będzie zmieniała nam osoba, która w jakiś sposób wygląda. Także to właśnie o to chodzi, że mamy takie stereotypowe oczekiwania odnośnie tego, jakie osoby będą w jakim zawodzie zatrudnione. I tutaj może jest też pora na taki disclaimer, na takie zastrzeżenie, że w ogóle jak myślimy o tych zawodach stereotypowo kobiecych lub męskich, to myślimy w bardzo taki binarny sposób. To znaczy w ogóle te stereotypy nie uwzględniają jakiegoś innego podejścia, bardziej takiego opisu jednak płci kulturowej jako jakiegoś spektrum, bo te stereotypy są takie właśnie, albo jest się kobietą, albo jest się mężczyzną i dlatego też w tym moim projekcie no taki binarny podział został przyjęty. Jednocześnie bardzo jestem świadoma, że on jest sztuczny, no ale właśnie tak działają stereotypy, że gdzieś opierają się na takim właśnie założeniu. Olgo, a w Twoich badaniach, w badaniach, które prowadziłaś, Ty też badałaś przedstawicieli, przedstawicielki właśnie tych zawodów męskich, kobiecych. Na jakich grupach się skupiłaś? Bo myślę, że to też jest bardzo ciekawe. To był bardzo trudny wybór, też dlatego, że to był malutki projekt i jakby wiedziałam, że gdzieś muszę się na coś zdecydować. Dlatego tutaj też z pewnym wsparciem koleżanek z centrum, z którym się konsultowałam, przyjęłam taki podział idący za trzema aspektami płciowego podziału zawodów Bourdieu. I te trzy aspekty, to pewnie nie jest najlepsze, no, to nie jest najlepsze tłumaczenie, ale uznajmy, że to są aspekty, są takie, że zawody kobiece są kontynuacją roli kobiety w rodzinie, czyli to są takie zawody związane z opieką, z edukacją, z dziećmi. Drugi jest taki, że zawody kobiece często mają niższą pozycję, czyli są jakieś takie pomocnicze, te zawody męskie są związane z jakiegoś rodzaju autorytetem. I trzeci ten aspekt jest taki, że zawody męskie są związane z maszynami i technologią. Szczególnie ten pierwszy i trzeci łączą się właśnie z segregacją poziomą i jakby wychodząc z tych trzech aspektów i też zakładając, że te grupy powinny być jakoś podobne, ja się zdecydowałam na kobiety pracujące z nowoczesnymi technologiami, czyli gdzieś ten sektor IT, i mężczyzn, którzy pracują z małymi dziećmi, ale na takich stanowiskach, gdzie jakby konieczne jest wykształcenie na poziomie wyższym, czyli to są nauczyciele, nauczyciele tej edukacji początkowej, nauczyciele edukacji przedszkolnej, żłobkowej oraz psychologowie, pedagodzy pracujący właśnie z tymi dziećmi raczej młodszymi, to znaczy z tymi pierwszymi klasami. I tutaj cel był taki, no, że z jednej strony faktycznie mamy gdzieś ten stereotyp, że tą naturalną kompetencją kobiecą jest opieka, zwłaszcza nad dziećmi, natomiast tą naturalną kompetencją męską jest właśnie radzenie sobie z nowoczesnymi technologiami i też te grupy
są o tyle podobne, o ile mogły być podobne. Znaczy one są na pewno bardzo silnie się różnią, ale przynajmniej mają to podobieństwo, że jedna i druga grupa jednak łączy się z koniecznością zdobycia wykształcenia albo na poziomie wyższym, albo no w przypadku dzieci to pracy w szkole, to po prostu trzeba mieć te uprawnienia pedagogiczne. W przypadku tego sektora IT to nie jest do końca takie proste, natomiast ponieważ są osoby, które trafiają gdzieś tam z przebranżowienia i wtedy czasami jest tak, że nie mają studiów na kierunkach informatycznych, ale przeważnie wtedy mają studia wyższe na jakimś innym kierunku i później po prostu za pomocą kursów te kompetencje zdobywają. Także to były takie dwie grupy. Super, bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź. Wiesz, też, no właśnie, z jednej strony mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju stereotypami płci, ale z drugiej strony te wybory wcale nie były aż takie oczywiste, prawda? Czy to nie było o strażaku, tak jak wcześniej powiedziałaś, także dzięki. A powiedz, jak odnajdują się właśnie na rynku kobiety, które pracują w zawodach męskich, mężczyźni, którzy pracują w zawodach kobiecych, bo to jest to, co pewnie naszych słuchaczy dzisiaj będzie bardzo, bardzo interesować. To jeszcze tylko powiem, że jeżeli chodzi o strażaków i strażaczki, to jest grupa, którą się zajmowałam w troszeczkę innym kontekście, ale w moim doktoracie, więc jakby co, to o strażakach też możemy trochę porozmawiać. Natomiast tutaj, jeśli już chodzi o te dwie grupy, czyli grupę od opieki nad małymi dziećmi i grupę od IT, to ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że obie te grupy się dobrze czują w tym swoim środowisku pracy, dosyć dobrze się czują z tym swoim wyborem ścieżki zawodowej, chociaż oczywiście każdy z tych rodzajów pracy ma swoje plusy i minusy i są te rzeczy, które są trudniejsze, są te rzeczy, które są łatwiejsze. Ważną tutaj gdzieś tą metaforą taką, która wracała, czy takim jakby właściwie narzędziem pojęciowym jest bycie rodzynkiem. Bycie rodzynkiem to jest sformułowanie, którego też używała profesor Fuszara, pisząc już ponad 10 lat temu, to było o właśnie mężczyznach w zawodach sfeminizowanych i u mnie faktycznie to bycie rodzynkiem wróciło, tak, bo to było takie pojęcie, którego używali i mężczyźni, i kobiety. Kobiety trochę mniej, ale też go używały. I to bycie rodzynkiem jest taką specyficzną koncepcją, bo ono właściwie jest o tym, że te osoby mają poczucie, że wyróżniają się w swoim miejscu pracy, ale jest to takie wyróżnianie się pozytywne. To znaczy one mogą liczyć na jakieś takie benefity. To myślę, że jest bardzo coś odrębnego od takiego zjawiska szklanych ruchomych schodów. Szklane ruchome schody to jest zjawisko dotyczące tego, że mężczyźni w takich sfeminizowanych czy zawodach, czy miejscach pracy często łatwo i szybko, stosunkowo łatwo awansują. To znaczy często jest tak, że mamy przedszkole i tam są panie nauczycielki i jest jeden pan i ten pan akurat jest dyrektorem. To jest coś innego. Bycie rodzynkiem to nie jest, to nie są takie korzyści jak właśnie szybki awans, tylko bardziej takie codzienne umilenie pracy, czy codzienne pozytywne kontakty w miejscu pracy. Na przykład panowie pracujący w poradniach dla dzieci mówili, że na przykład wymagania odnośnie prowadzenia dokumentacji są troszkę lżejsze dla nich. Czy na przykład panie sekretarki łatwiej temu panu nauczycielowi darują na przykład to, że jakaś dokumentacja związana z nauczaniem nie jest aż taka porządna, jak jego koleżankom, właśnie nauczycielkom. I to jest właśnie ważne, że często to bycie rodzynkiem pozwala po prostu uniknąć takich mniej przyjemnych elementów pracy. Z kolei w tej grupie kobiet pracujących w IT to było na przykład coś takiego, że jeżeli przychodzi jakiś niekulturalny, roszczeniowy klient, który na przykład zamówił aplikację, to jak on ma się z kimś pokłócić, to pokłóci się z kolegami, nie pokłóci się z nią. To znaczy jej się najmniej jakby dostanie tej agresji i tej nieprzyjemnej interakcji. Więc też to jest ciekawe, że właśnie te nieprzyjemne części pracy, które troszkę te mniejszości płciowe omijają, są też jakby związane ze stereotypami płci, tak? Bo z jednej strony mamy kłócenie się z nieprzyjemnym klientem, z drugiej strony mamy na przykład, jak to panowie mówili, takie czynności porządkowe, że na przykład jak dziecko w przedszkolu się ubrudzi, no to może pani woźna pomoże je przebrać, tak? Zresztą taka historia nawet tam była.
A czy twoi badani wspominali też o jakichś aspektach negatywnych związanych właśnie z byciem rodzynkiem, prawda? No bo to jednak, o czym powiedziałaś, no to są pewnego rodzaju korzyści wynikające z tego, że ktoś jest takim rodzynkiem, takim trochę nietypowym przypadkiem, prawda? Takim wyróżniającym się. Ale czy wskazywano też na jakieś elementy, które no w pewien sposób stanowiłyby wyzwanie, utrudniałyby taką codzienną pracę? To znaczy tutaj na pewno przeważały te elementy pozytywne, to oczywiście może być chociażby taki efekt tego, że jeżeli ktoś jest bardzo niezadowolony ze swojej pracy, ze swoich wyborów, no to nie zgłosi się do takiego projektu, tak? I to troszkę być może jest kwestia próby. W tej grupie kobiecej faktycznie pojawiały się takie pojedyncze właściwie sytuacje, no, które już są wprost dyskryminacją. Co ciekawe, one bardziej były opisywane jeszcze tak, jeżeli chodzi o te czasy, kiedy te panie studiowały czy uczyły się w technikum. To znaczy bardziej to był ten czas edukacji do zawodu niż już samej pracy. No i tutaj pytanie, czy to jest kwestia tego, że te instytucje edukacyjne jednak mniej są otwarte na to, że właśnie kobieta może być programistką, czy to bardziej chodzi o to, że to też no były na przykład osoby, które są na rynku pracy od 15 lat, więc pewnie 15 lat temu w technikum mogło być znacznie gorzej niż teraz jest w tym samym technikum, tak? Więc tutaj ciężko pewnie ten upływ czasu oddzielić. Jeżeli chodzi o panów, no to trochę się pojawiały takie wątki, że właśnie trzeba zdobyć zaufanie, czy na przykład rodziców, czy chociażby dyrekcji takiego przedszkola, no bo są jakieś takie podejrzenia, czy nieważne, że po studiach z pedagogiki, czy ten pan będzie umiał sobie poradzić z dziećmi, no bo to przecież nie jest dla niego naturalne. Ale wydaje mi się, że jednak te pozytywy przeważały, co myślę, że jest bardzo ciekawe, bo też nie do końca się spodziewałam, że tak właśnie będzie. No mówię, to trochę jest też urok chociażby badania jakościowego, gdzie jest ten bliski kontakt z osobą przeprowadzającą wywiad i pewnie o jakichś rzeczach może być trudniej powiedzieć, może to być trochę efekt próby, no a może faktycznie tak jest, że dobrze być rodzynkiem. Zresztą taki właśnie tytuł miała ta publikacja profesor Fuszary, która gdzieś tam była inspiracją w ogóle do zajęcia się tym tematem. Bardzo Ci dziękuję. To jest też bardzo ciekawe, bo tak jak powiedziałaś, nie spodziewałaś się takich wyników, bo ja się zastanawiam, na ile też media kształtują w nas jednak takie przekonanie, że tym osobom w zawodach innych niż te odpowiadające stereotypowo ich płci kulturowej, no mają pewnego rodzaju wyzwania i mamy pewnie szereg różnego rodzaju filmów, seriali, książek, które właśnie skupiają się na tych trudnościach, ale być może to jest też kwestia samych zawodów, czyli opieki, pracy z dziećmi oraz tej pracy jednak w sektorze IT, gdzie mamy do czynienia z no, często dużymi międzynarodowymi organizacjami, a zastanawiam się, wiesz, na ile też to właśnie na przykład u strażaków, czy też w innych zawodach takich męskich, kobiecych, być może w zawodach, które często no, wymagają innych kompetencji, innych umiejętności, jednak te wyniki by się inaczej układały. Tak, myślę, że to też jest ważne, że tutaj to są takie zawody dosyć mało związane z ciałem. To znaczy to, wiadomo, że praca z dziećmi w przedszkolu jest jakoś tam pracą fizyczną, ale to nie jest taka praca fizyczna w sensie, nie wiem, pracy na budowie. Także być może ten mały udział ciała w pracy ma tutaj jakieś znaczenie. Może też to, że tak jak powiedziałaś, IT, no to przeważnie są gdzieś międzynarodowe korporacje, które mają jednak dosyć dobrze takie rzeczy opisane po prostu regulaminami i tak dalej. Natomiast z drugiej strony edukacja, no to tutaj też dosyć dużo rzeczy jest sformalizowanych, na przykład awans nauczyciela musi postępować w konkretne kroki. Są rzeczy, które zależą od stażu i tutaj jak gdyby no nie ma w ogóle nawet przestrzeni na to, żeby płeć odgrywała jakąś taką negatywną rolę. Więc wydaje mi się, że o ile takie wyzwania się pojawiały, to może one były bardziej takie właśnie interpersonalne. Może czasami było tak, że rodzice no trochę nie mogli zaufać, że pan sobie poradzi z dziećmi. Natomiast tak, no to jakby też są specyficzne grupy.
To jest, myślę, też w ogóle niesamowicie ciekawy obszar właśnie do dalszych badań, ale też właśnie moje pytanie dotyczyło tego, nazwałaś to ładnie ciałem. Ja myślałam tutaj o blue i white collar workers, prawda? Czy też będzie jakaś różnica w tym zakresie, ale pewnie to wiesz, inspiracja do dalszych badań i projektów. I wspomniałaś teraz o tym awansie naukowym. No i właśnie, jak to jest? Co wychodzi w Twoich badaniach? Czy kobiety i mężczyźni właśnie pracujące w tych zawodach, no, stereotypowo nieodpowiadających ich płci kulturowej w zawodach męskich i kobiecych, mają podobne szanse na osiągnięcie sukcesu zawodowego, czy różnie to bywa? Tutaj w ogóle to, czego trzeba zacząć, i to jest coś, z czym już od pewnego czasu, co od pewnego czasu mnie bardzo zajmuje, to jest, czym jest sukces zawodowy. To znaczy, tak jak do tej pory nie udało mi się dotrzeć do szczególnie dużej liczby artykułów, gdzie by właśnie ten sukces był mierzony tym, w jaki sposób jest on rozumiany przez osoby badane. To znaczy, oczywiście może być tak, że my jako badaczki sobie postanowimy, że ten, kto zarabia powyżej jakiejś kwoty, to osiągnął sukces, albo ten, kto osiągnie jakiś wynik na skali, to osiągnął sukces, ale ludzie rozumieją sukces w bardzo różny sposób. I ja właśnie w tym projekcie pytałam te osoby, czy one mają poczucie, że osiągnęły sukces zawodowy. Tutaj trochę większy ten optymizm był po stronie kobiet, trochę mniejszy po stronie mężczyzn, natomiast też dużo osób przyznawało, że to jest w ogóle bardzo trudne pytanie, zwłaszcza że struktura wywiadu była taka, że najpierw było pytanie o to, czym jest w ogóle dla ciebie sukces, potem było to pytanie, czy myślisz, że osiągnąłeś sukces, więc to też było jakby takie ukierunkowanie ich myślenia na to, co dla ciebie jest sukcesem, czy osiągnęłaś sukces według swoich własnych kryteriów. No i tutaj to też była, myślę, za mała próba, żeby coś powiedzieć w bardzo stanowczy sposób, ale mam wrażenie, że porównując te dwie grupy, kobietom było łatwiej powiedzieć, że osiągnęły ten sukces, mężczyznom było trochę trudniej, trochę więcej było takich odpowiedzi, powiedzmy, mieszanych, to znaczy jeszcze nie, ale mam nadzieję, albo w sumie to nie nazwałbym tego sukcesem, ale właściwie to mam 3 dyplomy ze studiów podyplomowych, więc ktoś by mógł powiedzieć, to w ogóle jest bardzo ciekawe, jak ludzie mówią o sukcesie, takie zabiegi językowe, tak, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest sukces, tak, albo można tak uznać, że to jest sukces. Także tutaj wygląda na to, że te kobiety trochę bardziej były otwarte, żeby o tym mówić. Być może dlatego, że jednak miały trudniej, więc bardziej są w stanie zauważyć to, że im się udało. Może jest tak, że branża IT jednak łączy się znacznie bardziej niż ta opieka nad dziećmi, czy to w szkole, czy to w przedszkolu, z po prostu takimi społecznie uznanymi wskaźnikami sukcesu, jak chociażby wysokie zarobki, tak? Więc może też dlatego jest im łatwiej to przyznać. A jak w Twoich badaniach kobiety i mężczyźni właśnie w tych zawodach rozumieli sukces? Czy widziałaś tu jakieś różnice? Tutaj to jest w ogóle bardzo, bardzo skomplikowane, bo właściwie każda osoba miała jakąś swoją definicję i te definicje bardzo mocno wychodziły poza takie rzeczy, których zazwyczaj się używa do mierzenia sukcesu. Nawet jeżeli pojawiały się takie kwestie związane z zarobkami, to nie było takie wprost, że kwota taka to już jest sukces, tylko bardziej na co te pieniądze pozwalają, że dają poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. Na pewno w tej grupie związanej z opieką nad dziećmi bardziej się pojawiały takie elementy relacyjne, to znaczy, że sukcesem jest to, że na przykład dzieciom coś bardziej wychodzi. Bo też to, o czym nie powiedziałam, to jest to, że ci mężczyźni też jakby ten podział na zawody męskie i kobiece też się powtarza wewnątrz grup zawodowych i są takie role, które ci mężczyźni częściej zajmują, na przykład częściej pracują. Nie mam na to danych w dużej skali, ale taka jest percepcja, że szkoły specjalne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, to często jest takie miejsce, gdzie ci mężczyźni pracują, no dlatego, że na przykład te dzieci trzeba podnosić i do tego potrzebna jest siła fizyczna, więc tutaj faktycznie pojawiały się takie wątki, że kiedy te dzieci właśnie się czegoś nauczą, albo kiedy rodzice przychodzą i dziękują, bo mówią, że widzą jakąś zmianę w tym dziecku,
Ale tak samo zresztą w tej drugiej grupie trochę mniej, ale też się ten wątek relacji pojawiał, że na przykład sukcesem jest bycie ekspertką. Sukcesem jest, kiedy młodsze osoby do mnie przychodzą i pytają, co myślę o jakimś zagadnieniu. Rzeczywiście bardzo, bardzo różnorodne rozumienie, ale to też jest niezwykle ciekawe, że wcale nie dominowały te kwestie finansowe, czy też kwestie związane z miejscem w strukturze organizacyjnej. Nie, w ogóle jeżeli chodzi o samo miejsce w strukturze czy awans, to też to widzę w literaturze, że w ogóle jest tak, że to traci troszkę na znaczeniu też dlatego, że po pierwsze, hierarchie organizacyjne raczej się spłaszczają. Po drugie jest tak, że coraz mniej jest takich osób, które wiążą całe swoje życie zawodowe z jedną organizacją, więc też jak gdyby ta hierarchia organizacji, jak rozumiem, jest troszkę mniej ważna, no bo może za 5 lat ja będę w innym miejscu, prawda? Więc to na pewno nie wysuwało się na pierwszy plan, natomiast bardziej cechy pozycji, w tym sensie, że na przykład sukcesem jest zajmowanie takiej pozycji, która mi daje możliwości rozwoju albo która pozwala na godzenie właśnie życia prywatnego z życiem zawodowym albo po prostu, która mnie nie męczy, tak? Bo to też się pojawiało, że taka praca, do której się nie idzie z jakimś takim poczuciem bardzo dużego stresu. Także o ile cechy samej roli czy pozycji, czy stanowiska pracy są ważne, to już gdzie to stanowisko się znajduje w jakiejś szerszej strukturze, to wydaje się nie być priorytetem. I też wspomniałaś, często odnosiłaś się też do takiej indywidualnej percepcji tego stanowiska i to trochę mnie też tutaj podsuwa mi na myśl, żeby podpytać Cię o kwestię prestiżu zawodowego, który też jest tematem, którym się zajmujesz. No bo skoro mówimy o sukcesie, no to pojawia nam się jeszcze ten prestiż, który być może bardziej związany jest z taką percepcją jednostki, ale też percepcją szerszej grupy społeczeństwa na temat danego zawodu. Ty zajmujesz się prestiżem zawodowym, też ten prestiż zawodowy badałaś. Jak ty go rozumiesz? No i właśnie jaką w tym kontekście rolę odgrywa właśnie płeć kulturowa? Tak, to znaczy ja o prestiżu zawodowym był mój doktorat i wydaje mi się, że ten temat sukcesu jest, że to nie jest jakieś, nie ma tutaj takiego naturalnego wynikania, ale ja widzę ten związek, także to jest jakaś taka dla mnie logiczny następny krok. Może dlatego, że prestiż też jest bardzo takim trudnym pojęciem, które ma bardzo dużo znaczeń dla ludzi i też dużo operacjonalizacji, które są stosowane w badaniach. Z badań, które prowadziłam w ramach doktoratu, udało mi się ustalić, że właściwie jak mówimy o tym prestiżu, to mamy gdzieś takie pary przeciwstawnych znaczeń i te możliwe znaczenia się znajdują gdzieś pomiędzy. Czyli koniec końców ta moja definicja prestiżu zawodowego to był taki trójwymiarowy wykres właśnie z tymi trzema osiami. I pierwsza z tych osi to jest różnica pomiędzy tym, czy prestiż jest zewnętrzny, czy wewnętrzny. Prestiż zewnętrzny to jest właśnie to, co powiedziałaś, opinia społeczeństwa o danej grupie zawodowej, czyli to, jak CBOS robi badania prestiżu zawodów i ludzie oceniają prestiż zawodów, to jest właśnie prestiż zewnętrzny, tak? Czyli też takie uznanie, jakieś pozytywne opinie, pozytywny odbiór, który dana osoba otrzymuje właśnie ze względu na swoją rolę zawodową. Prestiż wewnętrzny to jest bardziej taka satysfakcja i poczucie, że właśnie wykonujemy pracę dobrze, zgodnie z takimi standardami, o jakich sami zdecydowaliśmy i tutaj nawet nie ma za bardzo znaczenia, czy ktoś o tym wie, jak dobrze wykonujemy tę pracę. Druga para to jest prestiż zawodu i prestiż osoby. Czyli z jednej strony mamy grupę zawodową i prestiż, który na przykład ktoś ma, bo jest strażakiem, a z drugiej strony mamy prestiż związany z daną osobą i tutaj gdzieś jest taka teoria, czy jest taki sposób myślenia, że prestiż można mieć niezależnie od zawodu, tak? Czyli nawet jeżeli jesteśmy w niskoprestiżowym zawodzie, ale jesteśmy taką osobą, która swoją pracę wykonuje bardzo dobrze, to nasz prestiż jakby będzie niezależny od prestiżu tej grupy zawodowej. Tutaj oczywiście jest takie sprzężenie zwrotne, tak? I to w niektórych grupach zawodowych jest tego większa świadomość, w niektórych mniejsza.
każda jednostka pracuje na prestiż swojej grupy zawodowej, no a z drugiej strony prestiż grupy zawodowej wpływa na prestiż osoby, czyli jak powiedzmy idziemy do lekarza, zawód lekarza gdzieś tam zawsze był bliżej góry niż dołu tej hierarchii prestiżu, no to spodziewamy się czegoś. I jeżeli ten lekarz zawiedzie nasze oczekiwania, to jakby będzie tym gorzej, właśnie dlatego, że gdzieś na początek dostał ten kredyt prestiżu w pewnym sensie. I ostatnia z tych par to jest para pomiędzy prestiżem funkcjonalnym i prestiżem niefunkcjonalnym. Tutaj się odwoływałam do funkcjonalnej teorii uwarstwienia. Skracając, chodzi o to, że prestiż jest rodzajem nagrody przyznawanej za wykonywanie pracy, która jest ważna dla społeczeństwa, trudna, wymaga nakładów. Czyli to jest taka jakby inna nagroda niż nagroda materialna, natomiast wszystkie takie role właśnie mają przez społeczeństwo przydzielone jakąś tam pulę nagród różnego rodzaju. Więc prestiż funkcjonalny. To jest ten strażak. Tak, to jest ten strażak, dokładnie. Natomiast prestiż niefunkcjonalny, no to są takie zawody, które gdzieś tam są postrzegane jako mało przydatne, ale jednak ten prestiż mają i tutaj w tym moim badaniu do doktoratu tak na przykład mówiono o celebrytach, chociaż chyba w żadnym badaniu takim w sensie CBOS-u czy badaniu na próbie reprezentatywnej nikt prestiżu zawodu celebryty nie mierzył, zwłaszcza, że można by dyskutować, na ile jest to zawód. Ale no mniejsza o to. Chodzi o to, że prestiż niefunkcjonalny to jest taki, który w opinii mówiącego jest przyznawany za nic. To trochę jest związane z taką sławą, ale w bardziej negatywnym wymiarze. Także obawiam się, że mój doktorat nie przyniósł prostej odpowiedzi na to, czym jest prestiż zawodowy. Raczej przyniósł gdzieś więcej pytań, no ale właśnie tak gdzieś te różne rozumienia można porozkładać właśnie na tych trzech osiach. I przechodząc do kwestii... A jeszcze mogę tutaj o coś Cię dopytać? Tak. W sumie dwa pytania mi się pojawiły. Jedno to jest takie, no właśnie, jakie zawody cieszą się dużym prestiżem i jakie po prostu często pozostają na tych CBS-owskich listach, rankingach gdzieś na górze. Czy są takie zawody? A z drugiej strony chciałam Cię też zapytać o to, bo wspomniałaś, że że mamy takie sprzężenie zwrotne, to znaczy każda jednostka pracuje na prestiż zawodowy swojej grupy zawodowej, ale z drugiej strony też czerpie z tego tytułu korzyści. Czy tutaj też jakąś rolę może odgrywać prestiż samej organizacji i jakby marka, brand danej konkretnej firmy? Czy to też może mieć znaczenie i czy to w ogóle się pojawiało w Twoich badaniach, bo może to też jest po prostu jakaś inna dodatkowa zmienna. Tak, myślę, że to się trochę pojawiało, myślę, że to bardzo silnie generalnie zależy od grupy zawodowej. Tak, ja badałam wybrane grupy i no, na przykład właśnie badałam tych strażaków, gdzie tutaj Straż Pożarna jest organizacją, nie jest firmą, jest organizacją. I tutaj na pewno to poczucie przynależności i poczucie takiej świadomości tego prestiżu, kultura grupy zawodowej, to wszystko było bardzo silne. Ale badałam również profesorów i profesorki uniwersytetów. No i tutaj faktycznie ten brand uczelni miał znaczenie. W przypadku lekarek i lekarzy, ta marka szpitala troszkę mniej, więc to myślę, że bardzo silnie jednak zależy od specyfiki grupy zawodowej. Na pewno są, myślę, dla wielu grup zawodowych jesteśmy w stanie pomyśleć o takim miejscu, czy takiej organizacji, czy takiej instytucji, która ma znaczenie właśnie w ramach tej grupy zawodowej i wpływa też oczywiście na prestiż danej osoby. Natomiast wracając do tych hierarchii prestiżu, tutaj ostatnie badanie CBOS-u jest z 2019 roku, jeśli dobrze pamiętam. No i tam na górze był strażak. I badanie to, do którego ja się odnosiłam, robiąc doktorat, było poprzednie, to był chyba 2013 rok, tam również na szczycie tej hierarchii był strażak. Można powiedzieć, że strażak od momentu, kiedy został dodany, znajduje się na szczycie. I w sumie jest to bardzo logiczne, no bo tak,
Jest to zawód bardzo, bardzo wymagający, wiążący się z bardzo wysokim ryzykiem, w ogóle ryzykiem utraty życia, utraty zdrowia, a z drugiej strony wiążący się z takimi no, bardzo uniwersalnymi wartościami, no bo co strażak robi? Strażak pomaga ludziom, ratuje życie innych ludzi, więc jakby to jest bardzo logiczne. W tej chwili na drugim miejscu jest zawód pielęgniarki. To jest faktycznie takie ciekawe, że pielęgniarka jest wyżej niż lekarz. No ale znowu, mamy zawód związany ze zdrowiem, z pomocą i tak dalej. I też no, na pewno nie tak wynagradzany, jakby to wynikało z tego, jak bardzo jest potrzebny i jak bardzo jest trudny. Tak? Także tutaj mamy też taki nieliniowy na pewno związek pomiędzy prestiżem zawodu a tymi nagrodami materialnymi. To znaczy, nie jest na pewno wprost tak, żeby prestiż był alternatywą dla wysokich zarobków, ale też nie jest tak, żeby to była korelacja pozytywna. Myślę, że to jest bardzo skomplikowane i znowu jest to jakiś taki obszar na pewno do badań, najlepiej takich badań w dużej skali. Ja sobie od razu pomyślałam, że też na pewno istnieją różnice międzykulturowe. Nawet chociażby, prawda, jak pomyślałyśmy o tym strażaku, który u nas też jest na szczycie listy, ale na przykład właśnie w zawodzie strażaka w Stanach Zjednoczonych, prawda, gdzie w ogóle chyba też ten prestiż tego zawodu jest być może nawet jeszcze wyższy niż u nas, ale tak, nie znam badań porównawczych. Tutaj na pewno olbrzymią trudnością jest właśnie dokonanie porównania, to znaczy to są różne metodologie badań w różnych krajach utrudniają silnie dokonanie takich porównań. Chociażby fakt, że u nas CBOS ma tam 30 parę zawodów, które bada, a w innym kraju to może być 28 i to innych. Tak? Więc jakieś takie próby metaanalizy były dokonywane dawno. Ja też na potrzeby doktoratu starałam się dotrzeć do takich badań, które były w miarę świeże z różnych krajów i jakoś tych porównań dokonywać, natomiast jest to trudne po prostu ze względu na po pierwsze metodologię, czyli jak dokonywany jest sam pomiar, podział, jaka jest skala odpowiedzi, no i przede wszystkim ten wybór po prostu grup zawodowych do oceny. Myślę, że to jest kluczowe. Ale też myślę, że bardzo ciekawe jest to, że na tym szczycie rankingu mamy właśnie zawód męski, zawód kobiecy, czyli strażaka i pielęgniarkę. I też myślę, że to w kontekście samego tematu naszego dzisiejszego podcastu, no to też jakaś taka wisienka na torcie. Tak, tutaj znowu no nie ma takiej prostej relacji pomiędzy feminizacją zawodu a jego prestiżem. To na pewno no nie da się znaleźć takiego prostego przełożenia, zwłaszcza, że akurat w przypadku tego badania CBOS prawie wszystkie zawody są w formie męskiej. Akurat pielęgniarka jest w formie żeńskiej, ale na przykład nauczyciel, chociaż też zawód sfeminizowany, no to jest nauczyciel, a nie nauczycielka, więc to nam jeszcze na pewno komplikuje. Taki wniosek, do którego ja doszłam w doktoracie, jest właściwie taki, że prestiż, to znaczy związek prestiżu z płcią kulturową jest zapośredniczony poprzez te wszystkie wymiary dyskryminacji. To znaczy nie jest tak, że płeć skutkuje mniejszym bądź większym prestiżem. Bardziej może być tak, że kobiety mają mniejsze szanse na dojście do tych wysokoprestiżowych pozycji, ale to właśnie ze względu na chociażby utrudnione godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym albo na stereotypy, z którymi się spotkają wcześniej. Także jeśli chodzi o prestiż a płeć, no to właśnie ważniejsze są te wszystkie wymiary dyskryminacji, które się gdzieś dzieją na rynku pracy i te mniejsze szanse kobiet na osiągnięcie wysokoprestiżowych stanowisk wynikają z tego, natomiast jeśli chodzi o grupy zawodowe, to takiego prostego związku raczej nie ma. To taka odpowiedź, której też uczymy często studentów i studentki, to zależy. To zależy, tak. To zależy i też bardzo Ci dziękuję za to, że wytłumaczyłaś nam na podstawie swoich badań, czyli też w odniesieniu do empirii, od czego to zależy i jakie mogą być potencjalne czynniki, które no też organizacje muszą brać pod uwagę, myśląc na przykład o ścieżkach rozwoju karier zawodowych członków i członkiń organizacji,
i tych publicznych, i tych prywatnych, i tych trzeciego sektora. Także Olgo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą, bardzo inspirującą rozmowę, za to, że opowiedziałaś nam o swoich badaniach, o których też, jeżeli są Państwo zainteresowani, można doczytać, bo dr Czaranowska ma bardzo dużo, sporo publikacji na swoim koncie, zarówno w anglojęzycznych, jak i w polskojęzycznych czasopismach. Także zachęcamy do lektury, także poza strefą zarządzania. Bardzo, bardzo polecam, bo sama też miałam okazję się zapoznać. Olgo, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. A Państwu dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu i zapraszam do subskrybowania naszych kanałów i też zapoznania się z innymi materiałami, które publikujemy w strefie zarządzania. Dziękujemy i dobrego tygodnia. Do widzenia.